Opowiadanie pochodzi ze strony Erotails.pl. Zosia upadła na miękką kanapę, zupełnie wykończona. Marta patrzyła na nią z rozbawieniem. Dlaczego do cholery droga tutaj tak mnie męczy? To przecież niecałe dwie godziny jazdy. Próbowała śmiać się ze swojego zmęczenia, ale przeważało w niej uczucie wyczerpania. Próbując się odprężyć, przeczesała rękoma swoje gęste, czarne włosy. Wstrząsnęła nimi, jakby chcąc wyrzucić z siebie nagromadzone napięcie. Kilka lat temu, narzekała, mogłam jeździć dziesięć godzin i wciąż czuć się pełna energii. Coś ze mną nie tak? Czy po prostu się starzeje? Temperatura w centrum miasta była chłodna. Miły kontrast po jej małym samochodzie, który słońce zamieniło w prowizoryczny cieplarniany domek podczas podróży. Mieszkanie Marty stało się dla Zosi azylem podczas licznych wizyt w mieście. Marta miała nowoczesne luksusowe mieszkanie o minimalistycznym designie. Turecki dywan ozdobiony był skomplikowanym wzorem, stanowiąc kontrast, dala prostoty wnętrza. Okna od podłogi do sufitu oferowały widok na światła miasta. W chłodnym mieszkaniu Zosia zdjęła swoje sandały na obcasie i wsunęła stopy między poduszki kanapy. Następnie wtuliła się w dekoracyjne poduszki. Marta wróciła do pokoju i podała Zosi szklankę schłodzonego wina. Następnie usiadła na kanapie. Masz tak wiele na głowie, Zosia, z tymi czasochłonnymi wykładami, które prowadzisz, twoją pracą, szefem, który ciągle wszystko kontroluje. Wszystko to sprawia, że nawet krótka wizyta tutaj jest męcząca. Marta siedziała na kanapie obok Zosi i popijała swoje wino. Więc proszę, odpocznij i zrelaksuj się w dzisiejszy wieczór. Nie rób nic, poza wypiciem całej butelki. Mam też kilka innych w zapasie. Różne rodzaje, wszystkie do wyboru. Zosia poklepała martę po kolanie. Dziękuję, to naprawdę było mi potrzebne. Wzięła głęboki łyk suchego białego wina. Nigdy nie śniło mi się, że tyle pracy spadnie na moją głowę. I to się nie kończy. Ledwo daję radę. A frustracja, mój Boże, frustracja związana z zarządzaniem ludźmi, którzy naprawdę nie dbają o swoją pracę ani o firmę. Marta potrząsnęła głową w stronę kobiety siedzącej obok. Rzeczywiście potrzebujesz przerwy. Ja też to przechodziłam. Ale gdy już się ustabilizujesz, wprowadzisz swoje procedury, dogadasz się z tym twoim szefem, sytuacja się uspokoi. Nie jestem pewna. Jest nadzieja. Zosia westchnęła. Jeśli tak mówisz, przebierz się w coś wygodnego, zasugerowała Marta. Zdejmij ten oficjalny strój. Dziś wieczór jest nasz, będziemy leniuchować, oglądać seriale, może zrobimy coś innego, jeśli wpadnie nam coś do głowy. Wino rzeczywiście pomaga mi się zrelaksować, ale ostatnio chwytam się wszystkiego. Cóż, mówiłam ci o winie, które mam, ale jeśli potrzebujesz czegoś mocniejszego, tylko powiedz. Zosia przebrała się z ciemnej sukienki i marynarki w lekki t-shirt i wygodne szorty do spania. Marta i Zosia znów usiadły przed dużym telewizorem, gdzie leżały pod miękkimi kocami, ściskając poduszki podczas napiętych scen strzelanin i przytulając je podczas scen romantycznych i delikatnych uniesień. Kilka kieliszków później wino rozluźniło obie panie. W rzeczywistości Zosia pozbyła się stresu i zasnęła przed końcem filmu. Leżąc niewygodnie na kanapie, Marta postanowiła odesłać ją do pokoju gościnnego. Zosia, Zosia. Powiedziała jak matka do swojego małego dziecka: czas wstać i iść spać. Powieki Zosi były ciężkie. Nie śpię, oglądałam ten film, mamrotała. Chodź, wstań. Potrząsnęła jej ramieniem. Film się skończył? Tak szybko? Zosia próbowała brzmieć przekonująco, jakby nie była w ogóle śpiąca, ale jej mamrotanie i zmęczona twarz zdradzały co innego. Chodź ze mną, powiedziała Marta, powstrzymując śmiech. Dam radę dojść do łóżka. Wszystko w porządku. Marta poprowadziła przyjaciółkę z salonu do sypialni gościnnej, wciąż powstrzymując chichot na widok Zosi w takim stanie zmęczenia. Marta odsunęła koc i prześcieradło. Piękne prześcieradła! mamrotała Zosia. Tak gładkie! Czy ścielisz łóżko codziennie? Połóż się! Nie mogę spać w tej koszulce. Za gorąco! Będzie mi przeszkadzać! Mówiąc to, Zosia zsunęła ją przez głowę. Marta pomogła, gdy koszulka zahaczyła się o jej łokieć. Marta zauważyła serię małych, prostych tatuaży na boku tułowia Zosi. Każdy tatuaż przedstawiał fazę księżyca. Od narastania do zanikania spełnią księżyca w centrum. Zosia zauważyła, że uwaga Marty przesunęła się z układania jej do snu na jej tatuaż. Podoba ci się mój tatuaż? Zosia zmęczonym głosem zachichotała. Nie wiedziałam, że masz jakiekolwiek tatuaże. Ten księżyc to takie pasuje ci... Zrobiłam go w Warszawie. Jest ze mną od tamtej pory. Marta potrząsnęła głową na senny dowcip. Przesunęła palcem po pełni księżyca na delikatnej skórze obok lewej piersi Zosi. Zosia dotknęła ręki marty. Chcesz zobaczyć mój inny tatuaż? Masz jeszcze jeden? Zosia przyciągnęła rękę marty do swojego biodra. Rozciągnęła szorty piżamy i wsunęła rękę marty do środka. Tuż poniżej pępka. Skóra była ciepła i miękka. Nagle Marta się zatrzymała, podobnie jak Zosia. To był ten moment, kiedy było czuć bardzo dobrze atmosferę nocy. Obie kobiety pracowały razem przez kilka lat i pozostały w kontakcie później. Gdy pierwszy raz się spotkały, między nimi od razu pojawiła się iskierka. Najpierw przyjaźń, ale pewien rodzaj chemii do siebie pozostał, choć bardzo głęboko zakopany, gdyż inne sprawy miały pierwszeństwo. Przesunęły to na bok, gdy praca i życie przyćmiły tę iskierkę, jak i wszystko inne. W tym momencie jednak Marta posunęła się trochę dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Delikatnie szepnęła Zosi do ucha. Nie widzę twojego tatuażu, gdy masz te szorty. Zosia odwróciła się w stronę swojej przyjaciółki. Zdejmij je, nie powstrzymam cię, nigdy bym ci nie odmówiła, odpowiedziała delikatnie Zosia. Marta wsunęła drugą rękę do piżamy tuż poniżej pasa i zdjęła jej szorty. Przyłożyła policzek do pleców Zosi, przesuwając się w dół, aż poczuła okrągłość pośladków Zosi. Nagle chłodne powietrze sprawiło, że Zosia zadrżała i dostała gęsiej skórki. Marta wstała, jej usta były wilgotne. Gdzie jest ten inny tatuaż? Zapytała. Zosia odwróciła się w jej stronę, opierając się o łóżko. Dotknij mnie, a powiem ci, czy jesteś blisko. Marta przesunęła palcem po głębokim dekolcie Zosi. Zimno. Marta przesunęła palcem po jej brzuchu, nadal zimno. Jej paznokieć dotarł do linii w pasie Zosi, gdzie zaczynały się jej majtki. Cieplej. Marta przesunęła palcem w prawo, znowu zimno. Przesunęła w lewo. Cieplej, tak. Marta dotknęła biodra Zosi. Czuję, czy jestem gorąca tutaj? Tak, o tak, jesteś. Podczas gdy Marta myślała o tatuażu na ciele Zosi, Zosia niespodziewanie pochyliła się do przodu i dotknęła się z Martą jak nigdy dotąd, przykładając swoje usta do jej ust. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu opowiadania. Całość możesz wysłuchać za darmo na stronie erotales.pl.